Na wsi, gdzie moja rodzina mieszkała od pokoleń, istniało coś, czego nikt nigdy nie chciał mi wyjaśnić, tajemnica mojej matki, Anny. To była mała wieś, gdzie każdy znał każdego, a życie toczyło się spokojnie, jakby czas tu stanął w miejscu. Jednak dla mnie ta tajemnica była jak widmo, które przewijało się przez każdy aspekt mojego życia. W moim dzieciństwie na wsi mieszkałam z dziadkami i ojcem. Moi dziadkowie prowadzili gospodarstwo rolne, a ojciec pomagał im w codziennych pracach na polu. To były dni pełne trudu, ale również pełne ciepła i rodzinnego współżycia. Jednak od najmłodszych lat nurtowało mnie pytanie, które wydawało się być zakazane, pytanie o moją matkę. Moje pytania były zawsze pomijane lub ignorowane. Dziadkowie i ojciec zawsze odpowiadali w sposób jednostajny: twoja mama zmarła przy porodzie lub nie pytaj o to, nie ma jej już z nami. Te słowa były wypowiadane z taką samą powagą, jakby próbowano zamknąć pewien rozdział życia i nigdy do niego nie wracać. Ale dla mnie, jako dziecka, były to słowa, które nie przynosząc mi żadnej odpowiedzi, generowały jeszcze więcej pytań. W miarę jak dorastałam, pytania te stawały się coraz bardziej dociekliwe. Chciałam wiedzieć, kim była moja matka, jak wyglądała, co ją interesowało i co ją naprawdę fascynowało. Chciałam poznać jej historię, te, które dzielili się z nią moi dziadkowie i mój ojciec. Jednak każde moje pytanie było wyważane tym samym kluczem: twoja mama zmarła przy porodzie. To zdanie, które miało być odpowiedzią, stało się dla mnie tajemniczym kodem, którym zamykano drzwi do jej życia i przeszłości. I tak zaczęła się moja nieustająca fascynacja i żądza prawdy o mojej matce. Czułam, że muszę dowiedzieć się więcej, rozwinąć tę historię, która była jak otwarte drzwi, które wszyscy starali się zamknąć przede mną. To był początek mojej podróży w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania, które od zawsze nurtowały moją duszę. W miarę jak dorastałam, moje pytania stawały się coraz bardziej dociekliwe, a tajemnica mojej matki, Anny, wydawała się coraz bardziej nieuchwytna. Chciałam poznać ją, dowiedzieć się, kim była i co się z nią stało. Moje dziecięce pytania były niewinne, ale odpowiedzi, które otrzymywałam, były zawsze te same, surowe i nieprzeniknione emocjami. Ojciec i dziadkowie, kiedy tylko pytałam o moją matkę, odpowiadali monotonnym tonem: twoja mama zmarła przy porodzie. To zdanie stawało się jakimś rodzajem klątwy, która sprawiała, że czułam się, jakby każda próba zbliżenia się do niej była daremna. To nie był odpowiedni sposób, aby opowiedzieć dziecku o matce, która nie jest już z nami. To nie był sposób, aby uspokoić małą dziewczynkę, której serce tęskniło za matczynym ciepłem. W miarę jak jednak dorastałam, stałam się coraz bardziej zdeterminowana, aby poznać prawdę. To zdanie stało się dla mnie wyzwaniem, które musiałam pokonać. Moje pytania stawały się bardziej dociekliwe. Chciałam dowiedzieć się, jak wyglądała, jakie były jej pasje, jej marzenia, jakie historie łączyły ją z moją rodziną. Jednak odpowiedzi były zawsze te same, zimne i nieco nieczułe. Czułam, że coś jest nie tak, że ktoś coś przede mną ukrywa. Kiedy skończyłam 19 lat, postanowiłam, że to już wystarczy. Musiałam przestać być bierna. Musiałam poznać prawdę o mojej matce. Wiedziałam, że ojciec i dziadkowie byli zajęci pracą na polu przez większość dni, więc to była doskonała okazja, aby poszukać odpowiedzi na strychu, który zawsze przyciągał mnie swoim tajemniczym wyglądem. To był dzień, którym rozpoczęłam odważną podróż w kierunku poznania prawdy, która od dawna była przede mną ukrywana. Był to upalny letni dzień, kiedy ojciec i dziadkowie wyjechali na pole, zostawiając mnie samą w domu. To była doskonała okazja, abym wreszcie mogła przeszukać strych, który od zawsze był dla mnie źródłem ciekawości i tajemnic. To miejsce, gdzie skrzynie pełne starych pamiątek i zapomnianych historii kusiły mnie swoją obietnicą. Wspięłam się po starych, skrzypiących schodach prowadzących na strych. W chwili wejścia poczułam dreszcz emocji i niepewności. Strych był pełen starych mebli, kurzu i długowiecznych wspomnień. Pudełka z zapomnianymi przedmiotami stały na mojej drodze, a ja wiedziałam, że gdzieś wśród nich mogą być odpowiedzi na pytania, które towarzyszyły mi przez całe życie. Przeszukiwałam każdy zakamarek strychu. W jednym z zakurzonych kartonów natrafiłam na coś, co ochwyciło moją uwagę, starą, wyblakłą fotografię kobiety. Na odwrocie zdjęcia było napisane Anna, a to zdanie wydobyło się z moich ust szeptem.
To był moment, który na zawsze zmienił moje życie. To było pierwsze zdjęcie mojej matki, jakie kiedykolwiek widziałam. Na fotografii widniała kobieta o delikatnych rysach twarzy, które przypominały mi moje własne. Jej oczy spoglądały na mnie z odległego czasu, pełne tajemniczego blasku i emocji. W momencie, gdy trzymałam to zdjęcie w dłoniach, poczułam, jak moje serce bije mocniej, a moje myśli zaczęły krążyć wokół tej tajemniczej postaci. To zdjęcie było dla mnie jak klucz do zamku, który od dawna był przede mną zamknięty. Było to pierwsze spotkanie z matką, której nigdy nie miałam okazji poznać. Ale jednocześnie było to także początkiem mojej odważnej decyzji, że muszę poznać prawdę i rozwikłać tajemnicę, która towarzyszyła mojej rodzinie przez lata. Zdjęcie Anny w moich dłoniach wzbudziło we mnie mieszankę ekscytacji i niepokoju. Stałam tam na strychu, trzymając w dłoniach jedyną pamiątkę, jaką kiedykolwiek miałam związaną z moją matką. Anna wyglądała na piękną i była na pewno młodą kobietą na tej fotografii. Jej delikatne rysy twarzy przypominały mi moje własne, a jej oczy, choć zamknięte w jednym z momentów życia, wydawały się pełne tajemnic i emocji. To zdjęcie stało się jak klucz do zamku, którego drzwi pragnęłam otworzyć od zawsze. Nie mogłam oderwać od niej wzroku. To zdjęcie nie tylko było dla mnie obrazem matki, którą nigdy nie poznałam, ale także przypomnieniem, że w naszym życiu istnieją tajemnice, które można rozwikłać. Czułam w sobie palącą potrzebę odkrycia prawdy. Kiedy ojciec i dziadkowie wrócili z pola, postanowiłam zachować to odkrycie dla siebie. Nie wiedziałam, jak zareagują, ani czy powinnam im o tym powiedzieć. Może to zdjęcie było ukrywane celowo, może moja matka zostawiła je na strychu jako wiadomość dla mnie. Nie miałam pewności, ale wiedziałam, że muszę działać ostrożnie. Zdjęcie Anny ukryłam w bezpiecznym miejscu, gdzie nikt nie mogłoby go przypadkowo znaleźć. Stało się moją małą tajemnicą, moim sekretem, który tylko ja znałam. Postanowiłam, że od tej chwili będę szukać każdej możliwej informacji, która pozwoli mi dowiedzieć się, kim była moja matka i dlaczego zniknęła z naszego życia. To był początek mojej tajemniczej misji, której nie mogłam się doczekać. Zdjęcie mojej matki, Anny, stało się moją najcenniejszą tajemnicą. Teraz, kiedy miałam w ręku dowód na jej istnienie, poczułam wewnętrzny impuls, aby poznać prawdę o niej. Było to dla mnie zadanie nie tylko fascynujące, ale i niezwykle osobiste. Postanowiłam, że zacznę od strychu, to miejsce pełne starych pamiątek mogło skrywać więcej informacji na temat matki. W dni, gdy ojciec i dziadkowie byli zajęci pracą na polu, regularnie wędrowałam na strych, przeszukując każdy zakamarek. To było jak poszukiwanie ukrytych skarbów, ale moim celem było odkrycie prawdy o mojej matce. W jednym z kątów natrafiłam na stary kufer, który wydawał się opuszczony od wielu lat. Zainteresowanie wzbudził we mnie ten stary, zdezelowany przedmiot, który wydawał się być zamkniętym przeszłością skarbem. Kufer był ciężki i pokryty warstwą kurzu. Gdy go otworzyłam, odczucie było jak wejście do zapomnianej krainy. W jego wnętrzu znalazłam stare listy, zdjęcia i inne przedmioty, które od dawna były ukryte przed światem. Moje serce biło szybciej, gdy zaczęłam przeglądać zawartość. W jednym z przewiązek natrafiłam na kolejny list od matki do ojca. W tej chwili zrozumiałam, że kufer ten zawierał kawałki historii mojej matki, historii, której nigdy nie poznałam. Moje dłonie drżały, gdy przeczytałam słowa mojej matki, w których błagała o powrót swojej córki. Czy to znaczyło, że matka była nadal przy życiu? Czy próbowała nawiązać kontakt ze mną? Tajemnice i pytania, które towarzyszyły mi przez całe życie, stawały się coraz bardziej złożone. Zrozumiałam, że od tego momentu muszę kontynuować poszukiwania i rozwikłać zagadkę mojej matki, choćby to oznaczało odkrycie bolesnej prawdy. Kufer okazał się być skarbem w sensie informacyjnym. Kiedy go otworzyłam, nie spodziewałam się, że znajdę tam tak wiele cennych rzeczy z przeszłości. W jego wnętrzu, wśród starych ubrań i zapomnianych przedmiotów, znalazły się listy, stare fotografie i dokumenty, które zamarzyły się wyciągnęłam na światło dzienne. Część z nich była sprzed wielu lat, a niektóre wydawały się być bezpośrednio związane z moją matką. To odkrycie wypełniło mnie ekscytacją, ale też niepokojem. Było to jak wstęp do zapomnianej przeszłości,
która teraz była na wyciągnięcie ręki. Kiedy zaczęłam przeglądać te dokumenty, serce zaczęło mi bić szybciej. Były to listy od Anny do mojego ojca, datowane na lata, kiedy byłam jeszcze dzieckiem. W każdym z tych listów matka opisywała swoje uczucia, pragnienia, tęsknoty. Była w nich troska o mnie, jej córkę, którą musiała zostawić. W każdym zdaniu wibrowała desperacja i pragnienie powrotu do rodziny. Przesuwałam wzrokiem po tych listach, poznając matkę, której nigdy nie znałam. Była to kobieta pełna miłości i tęsknoty, która pragnęła wrócić do swojego dziecka. Ale pytanie, które narastało w mojej głowie, brzmiało: dlaczego ojciec i dziadkowie zawsze twierdzili, że matka zmarła przy porodzie? Dlaczego ukrywali te listy przed mną? To odkrycie rodziło więcej pytań niż odpowiedzi. Oprócz listów znalazłam także wiele starych fotografii. Na jednej z nich była matka trzymająca w ramionach małą dziewczynkę, która wyglądała jak ja. To zdjęcie wywołało łzy w moich oczach, bo po raz pierwszy widziałam siebie jako małą dziewczynkę w ramionach matki. W innych fotografiach były obrazy naszej rodziny przed moim narodzeniem, byliśmy razem na piknikach, w parkach, na spacerach. To była rodzina, którą chciałam poznać i do której chciałam należeć. Najważniejsze jednak było to, że te dokumenty dowodziły, że moja matka żyła i tęskniła za mną. To odkrycie wzbudziło we mnie ogromną determinację, aby rozwikłać te tajemnice i odnaleźć matkę, której nigdy nie miałam okazji poznać. Moje tajemnicze poszukiwania nabrały nowego impetu, a ja czułam, że jestem już blisko prawdy. Odpowiadając na te listy, Anna wyrażała smutek i tęsknotę za swoim mężem, moim ojcem oraz za mną. Jej słowa były przepełnione miłością i pragnieniem powrotu do rodziny, którą zostawiła za sobą. W każdym z listów odczuwałam jej desperację i ból, który towarzyszył jej oddzielaniu się od nas. Anna malowała obrazy naszego życia razem, marzenia o wspólnym czasie spędzonym jako rodzina. Początkowo byłam poruszona jej uczuciami i tęsknotą. Opisywała swoje marzenia, pasje i pragnienia. Była to kobieta o wielkim sercu i głębokich uczuciach, które pozostawiała na kartkach tych listów. Każde słowo było jak kawałek układanki, która miała odkryć przed nami całą historię naszej rodziny. Jednak w miarę jak czytałam dalej, zaczęły się pojawiać bardziej niepokojące informacje. Anna opisywała, że była izolowana od rodziny przez lata, a kontakt z nią był utrudniany przez innych. Pisała o napięciach i tajemniczych konfliktach, których doświadczyła, choć nigdy nie ujawniała konkretów. W niektórych listach pytała mojego ojca, dlaczego zrobili z niej chorą psychicznie, dlaczego odebrali jej córkę. Te sugestie i pytania tylko wzmacniały moją potrzebę zrozumienia, co stało się w przeszłości. Nie mogłam uwierzyć, że przez lata utrzymywano mnie w nieświadomości na temat mojej matki i jej prób powrotu do naszego życia. Moje tajemnicze poszukiwania stawały się coraz bardziej osobiste i angażujące, a ja postanowiłam dowiedzieć się prawdy, choćby to oznaczało odkrycie bolesnych sekretów. Odkrycie listów od mojej matki Anna, które ukryte były na strychu, całkowicie zmieniło moje życie. To, co do tej pory wydawało się prawdą, zostało zachwiane, a moje przekonanie o śmierci matki stało się jedynie kłamstwem. To była prawda, której nie mogłam pogodzić z tym, co usłyszałam od ojca i dziadków przez całe moje życie. Kiedy po raz pierwszy zobaczyłam zdjęcie Anny i przeczytałam jej listy, poczułam, że zostaję uwikłana w skomplikowaną historię. Ojciec i dziadkowie przez lata kłamali mi, utrzymując, że matka zmarła przy porodzie. Teraz, z każdym listem, który czytałam, przekonywałam się, że prawda jest zupełnie inna. Anna żyła, tęskniła za mną, a ja nie mogłam pojąć, dlaczego została odebrana mi w tak mrocznych okolicznościach. Zrozumiałam, że muszę działać ostrożnie. Nie mogłam mówić o swoim odkryciu ojcu ani dziadkom. Bałam się, że gdyby dowiedzieli się o moim dochodzeniu, mogliby zareagować agresywnie lub jeszcze bardziej utrudnić mi dostęp do prawdy. Postanowiłam, że będę działać na własną rękę i odnaleźć matkę bez ich wiedzy. Wyruszyłam w samotną podróż, odwiedzając urzędy miasta, archiwa i wszelkie miejsca, gdzie mogłabym znaleźć jakieś ślady mojej matki. Była to trudna i frustrująca podróż, ponieważ nie wiedziałam, od czego zacząć. Wielokrotnie spotykałam się z lukami w dokumentach i brakiem informacji. Jednak nie poddawałam się.
Mój duch poszukiwań był silniejszy niż kiedykolwiek. Chciałam dowiedzieć się prawdy o mojej matce, bez względu na to, jak trudne i skomplikowane to zadanie mogło być. Byłam gotowa na każdą przeszkodę, która miała przede mną stanąć, ponieważ jedno stało się jasne, nie mogłam już dłużej żyć w kłamstwie i ignorancji. Moje poszukiwania, choć pełne determinacji, doświadczały stagnacji. Pomimo wielu starań i wizyt w urzędach miasta, nie mogłam znaleźć więcej informacji na temat mojej matki. Czułam, że czas ucieka, a prawda wciąż była na wyciągnięcie ręki, ale jakby ukryta w mglistej przeszłości. Zdecydowałam się na ostateczny krok. Zebrałam wszystkie listy, zdjęcia i dokumenty, które znalazłam na strychu i postanowiłam wynająć prywatnego detektywa. Przez wiele lat oszukiwano mnie, a teraz postanowiłam, że przestałam być bierną ofiarą kłamstw. Moje kieszonkowe, które zbierałam przez dłuższy czas, wystarczyło na wynajęcie profesjonalisty, który miał mi pomóc w odnalezieniu prawdy. Detektyw, którego znalazłam, miał doświadczenie w rozwiązywaniu trudnych spraw i obiecał, że zrobi wszystko, co w jego mocy, aby dowiedzieć się, czy moja matka żyje i co się z nią dzieje. Wzięłam ze sobą wszystkie dokumenty, które znalazłam na strychu i spotkałam się z nim w jego biurze. Opowiedziałam mu o całej historii, o listach od Anny, o zdjęciach i o moim pragnieniu poznać prawdę. Detektyw wydawał się być osobą rozważną i doświadczoną. Przyjął moje zlecenie i obiecał, że będzie pracować nad sprawą, choć zdawał sobie sprawę, że może to być trudne zadanie ze względu na upływ czasu. Po wymianie informacji i przekazaniu mu wszystkich dokumentów, poczułam pewien rodzaj ulgi. Wiedziałam, że teraz ktoś kompetentny zajmie się tą sprawą i że nie jestem już sama w moim poszukiwaniu. Minęły 3 tygodnie od momentu, gdy wynajęłam detektywa, a każdy dzień wydawał się wiecznością. Detektyw regularnie wysyłał mi wiadomości tekstowe, informując, że pracuje nad sprawą, próbuje zdobyć nowe informacje i śledzi ślady z przeszłości. Te wiadomości były jedynym moim źródłem nadziei w tych trudnych chwilach oczekiwania. Codziennie wyczekiwałam tych krótkich komunikatów, które mówiły mi, że ktoś tam po drugiej stronie nadal pracuje nad moją sprawą. Moje emocje wahały się od nadziei po frustrację, ale wiedziałam, że to ostatnia szansa na poznanie prawdy o mojej matce. Minął miesiąc od momentu, kiedy wynajęłam detektywa. W pewien deszczowy dzień, kiedy siedziałam w moim pokoju i zastanawiałam się, co jeszcze mogło być zrobione, odezwał się detektyw. Dźwięk wiadomości na moim telefonie wydał się mi jak dźwięk dzwonka ratunkowego. Detektyw napisał, że ma ważne informacje i prosił o spotkanie. Serce zabiło mi mocniej, a ręce zadrżały, kiedy odpisałam mu, że jestem gotowa. Umówiliśmy się na spotkanie w jego biurze, które miało odbyć się następnego dnia. To był długo oczekiwany moment, w którym miałam poznać wyniki jego pracy. Przygotowałam się na to spotkanie jak na najważniejszy dzień w moim życiu. Spotkanie z detektywem było pełne napięcia. Wchodząc do jego biura, widziałam na jego twarzy mieszankę powagi i współczucia. Usiedliśmy naprzeciwko siebie, a ja trzymałam zdjęcie mojej matki, Anny, w dłoniach, jakby to miało mi dać siłę w obliczu prawdy. Spojrzałam na detektywa z niepewnością, a serce waliło mi jak oszalałe. Mój oddech był przyspieszony, a dłonie lekko drżały. Chciałam poznać prawdę, choć obawiałam się, co mogę usłyszeć. Detektyw zaczął wyjaśniać swoje ustalenia. Powiedział, że po długotrwałych poszukiwaniach znalazł pewne wskazówki na temat mojej matki. Według jego informacji Anna wyjechała za granicę około 10 lat temu. To była wiadomość, którą ledwo mogłam uwierzyć. Moja matka żyła, a jej los od lat był owiany tajemnicą. Detektyw podał mi dokładny adres, pod którym miał podejrzenie, że Anna może się znajdować. To było miejsce w obcym kraju, daleko od naszej rodziny na wsi. Przeszyła mnie myśl, że wreszcie mogę znaleźć matkę, ale równocześnie pojawiały się pytania. Dlaczego moja matka opuściła nas i rozpoczęła nowe życie? Co stało się w przeszłości, że musiała odejść? Detektyw wyjaśnił, że na tym jego zadanie się kończy. Zrobił wszystko, co mógł, aby pomóc mi znaleźć matkę i poznać prawdę. Teraz kolej była po mojej stronie. To ja musiałam podjąć decyzję, czy chcę podjąć kroki w kierunku odnalezienia Anny, czy też pozostać w niepewności.
W tej chwili czułam, że stałam na rozdrożu. Decyzja, którą podejmę, zmieni moje życie na zawsze. Moja matka, którą przez lata uważałam za zmarłą, nadal żyła, a ja miałam szansę ją odnaleźć. To była ostateczna nadzieja, która rozświetliła moją drogę wiodącą do prawdy o przeszłości mojej rodziny. Po spotkaniu z detektywem wróciłam do domu, ale moje myśli były już zupełnie gdzie indziej. To, co się dowiedziałam, przewracało moje życie do góry nogami. Moja matka żyła, a ja miałam adres, pod którym mogłam ją odnaleźć. To było wszystko, na co czekałam przez całe moje życie. Nadszedł ten moment, gdy musiałam podjąć ostateczną decyzję. Wiedziałam, że nie mogę dłużej pozostawać w niepewności. Wiedziałam, że muszę spróbować odnaleźć matkę i poznać prawdę. Nie obchodziło mnie już, co ojciec czy dziadkowie mogą o tym myśleć. Musiałam to zrobić dla siebie. Zabrałam ojcu część pieniędzy. Wiedziałam, że będzie to potrzebne na podróż i na początkowe koszty związane z odnalezieniem matki. Spakowałam najważniejsze rzeczy, które mogą mi się przydać w obcym kraju. Kiedy wszyscy w domu spali, cicho wstałam, pozostawiając jedynie list pożegnalny na stole w kuchni. Wyruszyłam na pociąg, który miał mnie zawieźć za granicę, tam gdzie miała się znajdować moja matka. Moje serce wypełniała mieszanka obaw i nadziei. Byłam gotowa na nowy rozdział mojego życia, na konfrontację z prawdą i na spotkanie z kobietą, którą zawsze chciałam poznać. Wsiadając do pociągu, wiedziałam, że ta podróż zmieni moje życie na zawsze, bez względu na to, co przyniesie. Dotarłam pod dokładny adres, który podał mi detektyw. Miałam nadzieję, że znajdę tam moją matkę, Annę. Było jeszcze ciemno, kiedy dojechałam pod ten dom na przedmieściach obcego miasta. Serce waliło mi jak oszalałe, a nerwy dawały o sobie znać. Postanowiłam poczekać do wschodu słońca, zanim podjęłam jakiekolwiek działania. Byłem teraz tak blisko, że nie mogłam sobie pozwolić na żadne ryzyko. Kiedy pierwsze promienie słońca zaczęły rozświetlać okolice, zobaczyłam, jak drzwi tego domu się otwierają. Wyszła z niego kobieta, starsza niż na zdjęciach, które znalazłam na strychu, ale nie mogłam się mylić. To była moja matka, Anna. Moje serce zamarło na chwilę. Przez lata tęsknoty i pytań o jej los, teraz widziałam ją na własne oczy. Była tu, żywa, choć wiele lat minęło od naszego ostatniego kontaktu. Obserwowałam ją z ukrycia, patrząc, jak zamykała drzwi za sobą i wychodziła na ulicę. Teraz miałam szansę na spotkanie z nią, na rozmowę, na poznanie prawdy o tym, co się wydarzyło w przeszłości. Ale jednocześnie czułam ogromną potrzebę ostrożności. Nie wiedziałam, jak Anna zareaguje, gdy się dowiedziałaby, że jestem jej córką, której przez lata zabrano. To było spotkanie, na które czekałam całe życie, ale też wyjątkowo trudna chwila, która mogła zmienić wszystko. Nie mogłam dłużej pozostać w ukryciu. Kiedy moja matka, Anna, opuściła swój dom, zbliżyłam się do niej, serce w gardle bijące na całego. Podeszłam powoli, a jej sylwetka stała się coraz bardziej wyraźna w promieniach wschodzącego słońca. Kiedy już byłam wystarczająco blisko, zatrzymałam się i szepnęłam jej imię, Anna. Zobaczyła mnie, obróciła się i nasze spojrzenia się spotkały. Jej oczy wypełniły się łzami, a jej ręce zadrżały. Wiedziała, że jestem jej córką. Poznałam cię od razu, powiedziała mi ze wzruszeniem w głosie. Przedstawiłam się jej, wyjaśniając, że przez lata szukałam jej i teraz jestem tutaj. Powiedziałam jej, że mam wiele pytań, że chcę wiedzieć, co się stało, dlaczego przez tyle lat nie była obecna w moim życiu. Była to chwila, na którą czekałam całe życie, spotkanie z matką, którą zawsze tęskniłam. Matka, widząc mnie po raz pierwszy po tylu latach, rozpłakała się. Rzuciła się w moje ramiona, obejmując mnie mocno. Tak długo na ciebie czekałam, szepnęła mi do ucha. Zaproponowała, abym weszła z nią do swojego domu, żeby mogła mi opowiedzieć całą historię. Wiedziałam, że to spotkanie to dopiero początek mojej podróży ku poznaniu prawdy, ale byłam gotowa na każdą odpowiedź i każdą historię, którą moja matka miała mi do powiedzenia. Usiedliśmy w salonie domu mojej matki, a ona zaczęła opowiadać mi swoją historię. To była opowieść wypełniona tajemnicami i bólem, która odkrywała przeszłość, jakiej nigdy nie znałam.
Anna zaczęła od początku. Opowiedziała, że po moim urodzeniu zamieszkała z moim ojcem u moich dziadków na wsi. Jednak od samego początku zaczęły się problemy. Dziadkowie mojego ojca nie akceptowali Anny jako części rodziny. Chcieli, aby mój ojciec zostawił ją i odebrał dziecko. Działali w sposób perfidny, namawiając ojca, że to właśnie Anna jest źródłem wszelkich problemów. W końcu doszło do rozprawy sądowej, która była początkiem koszmaru Anny. Dziadkowie mojego ojca oskarżyli ją o bycie niezdolną do opieki nad mną, o chorobę psychiczną i niestabilność emocjonalną. Udało im się zrobić z niej wariatkę w oczach sądu. Sąd orzekł, że Anna jest niezdolna do opieki nade mną, a ja zostałam odebrany jej na zawsze. To była decyzja, która zniszczyła jej życie. Przez lata była zastraszana przez dziadków i ojca, którzy grozili jej, że jeśli się zbliży do mnie, stanie jej się krzywda. Do tego nasyłali na nią ludzi, którzy ją straszyli i nękali ją psychicznie. Matka opowiadała mi, jak udało jej się uciec z tego koszmaru ze strachu o swoje życie. Wyjechała za granicę i tam zaczęła nowe życie. Z bólem opowiedziała mi, że przez lata tęskniła za mną i nigdy nie zapomniała o swojej córce. To było spotkanie, na które czekała przez lata, tak samo jak ja. Słowa, które usłyszałam od mojej matki, wstrząsnęły mną do głębi. Byłam przerażona i przepełniona emocjami, które trudno było opisać. Chociaż dowiedziałam się prawdy o swojej matce i o tym, co jej przytrafiło się lata temu, to cała sytuacja była dla mnie ogromnym szokiem. Siedząc obok niej w salonie tego obcego domu, zdałam sobie sprawę, że moje życie właśnie przeszło ogromną przemianę. Ojciec i dziadkowie nie zostawili mnie w spokoju. Regularnie dostawałam od nich wiadomości, w których prosili mnie o powrót. Twierdzili, że teraz, kiedy wiedziałam prawdę, mogę wrócić do domu i zapomnieć o całej tej historii. Ale nie mogłam zapomnieć, a już na pewno nie mogłam im tego wybaczyć. To, co zrobili mojej matce, było nie do przebaczenia. W trakcie naszych rozmów z matką, dowiedziałam się o jeszcze bardziej przerażających detalach jej przeszłości. Opowiedziała mi o latach, które spędziła w izolacji od rodziny i świata zewnętrznego, o długotrwałych konfliktach i ciągłym strachu, który ją otaczał. To była historia pełna cierpienia i samotności, a ja nie mogłam uwierzyć, że była jej częścią. Zdecydowałam się zostać u boku matki za granicą. Chciałam ją lepiej poznać, poznać jej historię i stworzyć z nią nowe wspomnienia. To był mój wybór, a moje serce wiedziało, że to jest właściwe miejsce dla mnie. Byłam gotowa na nowe wyzwania i na odkrywanie nieznanych mi dotąd miejsc i ludzi. Nie mogłam już wrócić do domu, gdzie stało się tyle złego. Odszedłem od ojca i dziadków, zostawiając za sobą całą przeszłość, która była obciążeniem. To był trudny krok, ale wiedziałam, że to właściwa decyzja. Teraz mogłam zacząć budować relacje z matką, którą odnalazłam, i razem z nią odkrywać świat, który był mi nieznany przez wiele lat. Przeszłość była pełna tajemnic i bólu, ale teraz mogłam skupić się na przyszłości, na budowaniu nowego życia, na poznawaniu matki i na poznawaniu jej historii. To był mój wybór i choć to nie była łatwa decyzja, była to droga, którą musiałam podjąć, aby znaleźć spokój, pojednanie i prawdę. Moja matka i ja byliśmy gotowi na ten nowy rozdział naszego życia, pełen nadziei i obietnic.